TVG9, Klaudiusz Wesołek. No ja nadal w podróży. Teraz na Mierzei Wiślanej. Odwiedziłem Sztutowo i teren dawnego obozu koncentracyjnego KL Sztutkow, który jak tutaj obecne muzeum ładnie napisało, był niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady 39-45. To był obóz dla Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. On ciekawie był określany tutaj, bo początkowo nazywał się obozem dla jeńców cywilnych. W ogóle ciekawe określenie, nie, jeniec cywilny, obozem specjalnym, a później przekształcony w 1941 roku został w obóz pracy wychowawczej. Właśnie nasi sąsiedzi Niemcy nas tutaj wychowywali. No i ostatecznie uzyskał status obozu koncentracyjnego. Tu 110 tysięcy więźniów łącznie było z 28 państw. No początkowo tu głównie Polaków osadzono. Już pod koniec wojny, kiedy no Niemcy przystąpili do realizacji tego, co nazywali ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej, no to głównie osadzeni byli tu głównie Żydzi oczywiście, ale no obóz ten jest miejscem martyrologii różnych narodowości, przede wszystkim właśnie polskiej. I żydowski oczywiście też, ale Polacy byli tutaj no prześladowani jakby na równi z Żydami. Tak, Banko, tak ludzie sobie robili tutaj. O.